Radio R YouTube Channel. A ze mną w studiu prezydent miasta Lublin, pan Krzysztof Żuk. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam państwa. Panie prezydencie, na początek tak pół żartem, pół serio. Jak pan prezydent ocenia radnych, którzy przychodzą 15 minut przed końcem sesji Rady Miasta i poświadczają własnym podpisem, że byli od początku obrad? Bardzo krytycznie. To jest, myślę, oczywiste dla wszystkich, że pewne normy etyczne muszą być przestrzegane, a zwłaszcza przez osoby, które pełnią funkcje polityczne. I tyle w tym przypadku można powiedzieć, bo tu nie ma obszaru do dyskusji. Tu trzeba potępić tego typu praktyki. A powinno być doniesienie do prokuratury w tej sprawie? Chyba będzie, że to jest w tej chwili, można powiedzieć, kwestia za pana przewodniczącego. On słusznie chyba oczekuje wyjaśnienia od pana radnego. Po ich uzyskaniu podejmie stosowne działania. To teraz zmieńmy temat, przejdźmy do tych bardziej poważnych. Budżet obywatelski w Lublinie startuje, wystartuje, coraz więcej już wiemy. W tym momencie ten projekt i ten pomysł na partycypację tych środków przez mieszkańców to już jest pomysł dopracowany w 100%, czy jeszcze może się okazać, że pewne poprawki trzeba będzie zmienić i ten cały pomysł dopracować? Czy w tym roku on będzie realizowany w tej formule, w jakiej zaprezentowaliśmy? I oczywiście to nie oznacza, że w roku przyszłym nie będziemy chcieli zmienić. Będziemy czekali na uwagi rad dzielnic, mieszkańców. Zależy mi bardzo na tym, żeby ten budżet obywatelski był takim zaczynem aktywności w tej mikroskali, w tych środowiskach, w których nasi mieszkańcy chcą być aktywni. Panie redaktorze, ja mam mnóstwo pomysłów, z którymi przychodzą do mnie mieszkańcy. I teraz jest narzędzie do ich realizacji. Dzisiaj jest to 10 milionów do podziału, ale pamiętajmy, że prawie 30 milionów rady dzielnic mają na remonty, inwestycje, czyli tych pieniędzy jest w puli dla tych małych społeczności w osiedlach, w dzielnicach bardzo dużo, ale od przyszłego roku będziemy starali się zwiększać zaangażowanie finansowe. I teraz te pomysły to place, skwery, to oczywiście drobne remonty, ale to mogą być, tak jak zgłaszano mi siłownie na powietrzu, to mogą być takie działania związane z animacją kulturalną. To najłatwiej, bo z budżetu przeznaczamy praktycznie tyle środków, ile jest wniosków. Więc ten budżet obywatelski jest dla mnie płaszczyzną do budowania aktywności obywatelskiej. Ja sobie wyobrażam miasto i dzisiaj, i oczywiście w najbliższych latach, jako miasto pełne energii ludzi. Nie da się zapewnić rozwoju naszego Lublina bez udziału takiego aktywnego ludzi. A to oznacza, że trzeba dyskutować, szukać rozwiązań, wdrażać, budować taką aktywność w niemalże w każdej sferze. To też oznacza, że trzeba przekonać siebie nawzajem, że warto być aktywnym, bo narzędzia do takiego skutecznego działania są. A co by pan poradził mieszkańcom jako osoba doświadczona we współdzieleniu budżetu, w partycypacji? Co by pan poradził mieszkańcom, którzy no, będą mieli teraz tak naprawdę taką bezpośrednią możliwość po raz pierwszy? Po pierwsze, żeby dobrze przemyśleć, na co te środki mogą być przeznaczone. Wczoraj spotkałem się z jednym z mieszkańców Bronowic, który powiedział, że on ma swój autorski projekt tam, gdzie mieszka, realizacji tego obszaru zielonego, czy jak gdyby budowanie takiego małego krajobrazu, tak wokół bloków, placu, skweru, ale z nasadzeniami, z ławeczkami. To jest oczywiście dobry pomysł, tylko trzeba mieć na to duże poparcie. Takich projektów będzie więcej. Ja mu zresztą powiedziałem, że ten pomysł się nie zmarnuje, bo my go zaadaptujemy do takich zwykłych wydatków budżetowych, które chcemy realizować w dzielnicach. Więc ja nie chcę podpowiadać, na co te środki mogą mieszkańcy przeznaczyć. Tu bardziej mi chodzi o to, żeby każdy się przyjrzał temu otoczeniu, w którym żyje, jak go poprawić, co tam się powinno znaleźć, bo my potraktujemy dzisiaj zgłaszane wnioski również w kategoriach pewnej takiej lekcji obywatelskiej. Popatrzmy na nasze miasto, jak go zmieniać po tych wielkich inwestycjach, które za chwilę skończymy, będziemy większą uwagę przeznaczać na to, co się dzieje w osiedlach i dzielnicach. I te wnioski mieszkańców będą przeanalizowane również w kontekście możliwości finansowania wprost z budżetu w przyszłości. A co jeśli mieszkańcy będą chcieli sfinansować budowę dachu kościoła, pije do kraśnika?
Tak, no to tutaj mamy przeszkodę formalno-prawną. Niezależnie od woli mieszkańców, obowiązuje nas dyscyplina w finansach publicznych i ustawa o finansach publicznych, która nie pozwala kreować takich wydatków i tutaj SKO uchyliło tę decyzję, którą podjęła Rada Miasta Kraśnik, Samorządowe Kolegium Odwoławcze i Regionalna Izba Obrachunkowa. SKO chyba nie rozpatrywał, nie chcę prowadzić błąd słuchaczy, ale Regionalna Izba Obrachunkowa, która stoi na straży dyscypliny w finansach publicznych, tutaj negatywnie zaopiniowało tę uchwałę i ona ma tam uprawnienia do uchylenia jej. Ale to jest bardziej też pytanie o to, jak przekonywać, czy jak edukować mieszkańców, zanim, że tak powiem, tego typu projekt będzie wprowadzany, no bo tutaj wiadomo, że te wątpliwości prawne pojawiały się od samego początku. Oczywiście no szczera wola mieszkańców to zupełnie co innego niż te prawne rygory, które są. To jest też pytanie o to, co zrobić, żebyśmy w Lublinie tego typu błędów nie popełniali, tak, żeby mieszkańcy no nadaremno nie trudzili się zgłaszając pewne projekty, które nie będą mogły zostać zrealizowane. Ten przykład Kraśnika jest takim bardzo, można powiedzieć, jaskrawym myślę, że nie powtórzy się, natomiast to nie oznacza, że nie można na przykład finansować różnych przedsięwzięć wspólnie z parafiami. My przeznaczamy bardzo dużo pieniędzy na taką działalność kulturalną, sportową, na animację, w ogóle aktywności wraz z parafiami. Bardzo sobie cenimy parafii jako partnerów. Zresztą jest w tej chwili wywieszona lista projektów w sferze kultury, gdzie jest bardzo dużo znowuż projektów realizowanych w parafiach. I to nie oznacza, że mieszkańcy nie mogą takich pomysłów realizować, że nie mogą na przykład realizować również takich małych inwestycji wokół kościoła, czy związanych z przestrzenią, która służy z jednej strony życiu parafialnemu, z drugiej strony życiu mieszkańców w tej mikroskali. Tu nie ma jakichś ograniczeń prawnych, które by były uniemożliwiały realizację takich projektów. Ten przykład Kraśnika jest rzeczywiście dobitnym i po prostu takich rzeczy trzeba unikać. Natomiast nie oznacza to, że sfera obywatele Kościół czy miasto Kościół nie nadaje się do zagospodarowania w tego typu projektach. Nadaje się. To jeszcze na koniec przypomnijmy krótko naszym słuchaczom technicznie, bo te kilka najbliższych miesięcy to będzie ten czas decydowania o tych projektach. Najpierw ich zgłaszania, później weryfikacji, później też wybierania w drodze głosowania. Tak, znaczy, proszę wybaczyć, ja nie pamiętam już dokładnie tych terminów, ale mamy w internecie podane, do kiedy trzeba zgłosić wniosek, z jakim poparciem, kiedy to będzie rozstrzygane. Służą moi współpracownicy w urzędzie, Piotr Choroś, który odpowiada osobiście za realizację tego projektu. Wszystkie uwagi można do niego kierować, bo na skrzynkę tą mailową Urzędu Miasta będziemy odpowiadali od razu. Natomiast jest w internecie również pełna informacja na ten temat. Dziś mamy czas zgłaszania wniosków popartym stosownymi wpisami, a potem będą te wnioski analizowane i oczywiście głosowanie we wrześniu. Mam nadzieję, że ten pierwszy taki przykład realizacji budżetu poprzez wolę mieszkańców pozwoli nam od przyszłego roku znacznie zwiększyć tę skalę. Oczywiście to nie będzie dotyczyło tych dużych inwestycji, bo te będą wprost z budżetu przesądzane właśnie jak gdyby zapisami strategii. Tu nas bardziej interesuje ta aktywność inwestycyjna w dzielnicach. Co oczywiście nie wyklucza, że mogą to być takie ogólnomiejskie również zadania inwestycyjne. To teraz o tych dużych, a nawet ogromnych projektach. Co może się udać w praktyce, tak konkretnie w Lublinie, w okolicach Lublina, w ramach ZIT-ów, tych zintegrowanych inwestycji terytorialnych, w kwestii tej, o której też ostatnio dużo mówiliśmy i w kwestii tej, o której dotyczy to porozumienie między samorządami też już zawarte, więc infrastruktura, transport. Co konkretnie może się udać? Ja jestem zwolennikiem hasła razem możemy więcej, czyli inaczej mówiąc, zaproponowałem sąsiednim gminom taką współpracę. To się nazywa w obszarze funkcjonalnym, aglomeracyjnym, metropolitalnym. Nieistotne. Mamy 16 gmin, które związało się porozumieniem, już będzie poszukiwać w ramach nowej perspektywy finansowej źródeł finansowania różnych zadań służących społecznościom lokalnym. Lublin jest taką lokomotywą rozwoju regionalnego. Również i w tym obszarze metropolitalnym daje dużą szansę dla sąsiednich gmin pozyskiwania środków finansowych i bez Lublina byłoby im trudniej. I pierwszym takim obszarem, mówiąc szczerze, najbardziej interesującym wszystkich i w nowej perspektywie w Polsce Wschodniej i w programie operacyjnym infrastruktura i środowisko będzie bardzo dużo środków na to, to jest transport zbiorowy. My dzisiaj inwestujemy ponad 500 milionów w transport zbiorowy i chcemy kontynuować te inwestycje. W nowej perspektywie zakup taboru, uruchamianie nowych
połączeń, ale w ramach tego budowa dróg tych lokalnych, gminnych, powiatowych, na które nie ma pieniędzy w nowej perspektywie, ale w tej polityce transportowej my możemy powiedzieć, tak, uruchamiamy linię do Łęczny i modernizujemy drogę Lublin-Łęczna. Uruchamiamy linię do Świdnika, do sąsiednich gmin i budujemy te drogi, infrastrukturę przystankową czy małe dworce. Uzgodniliśmy już na przykład ze Świdnikiem budowę drogi na lotnisko dla tych, którzy będą jechać od strony Chełma. Jednocześnie małego dworca autobusowego na terenie Świdnika. To jest pierwszy przykład. Rozmawiamy oczywiście z sąsiednimi gminami co do tych połączeń, które przenoszą ruch mieszkańców tych gmin do Lublina. Czyli tu chociażby popatrzmy na ten kierunek Głuska, potem kierunek Biłgoraj, Bychawa i tak dalej. Tutaj jest dużo do zrobienia i trzeba pamiętać, że w ramach ZIT-u, tych zintegrowanych inwestycji terytorialnych, będziemy mogli to zrealizować. Natomiast każda z tych gmin nie będzie mogła pozyskać poza regionalnym programem operacyjnym, gdzie na drogi będzie mało pieniędzy, żadnych pieniędzy z Polski Wschodniej. My jako porozumienie gmin